Loty od sędziów niezbyt wysokie. Dzisiaj Władim Lisowski z Rosji, Jutaka Minemura z Japonii, Kazimierz Bafia z Polski, Inge Erik Schröd z Norwegii, Pierre Morel z Francji oceniają skoki zawodników i teraz będą przyglądać się próbie Reruchi Shimizu. Na progu szybszy od Polaków, 89 km na godzinę. Kłusek miał tylko nieznacznie lepszą prędkość, 89,1, ale odległość identyczna jak w przypadku Stanisława Bieli, 116 metrów Reruchi Shimizu. Noty między 16,5 a 17,5 punktu, też nienadzwyczajnie wysokie. I Shimizu teraz trzeci, Bielę wyprzedził.